Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerze testowym pojawił się właśnie jeden z dwóch zapowiadanych przez twórców eventów, no i tak jak już tutaj można zobaczyć, jest to Wyspa Samotności. Także zobaczymy sobie, o co tutaj chodzi, tak troszkę omówimy ten event, nie będzie to żadna szczegółowa analiza czy też poradnik, bo tak naprawdę zobaczcie, że ta wyspa jest ogromna, no i przemyślę zrobienie jakiejś miniserii, jak już pojawi się na serwerach głównych. No naprawdę ta wyspa jest duża, więc trzeba jej poświęcić troszkę czasu, wiadomo, i nie zrobi się tego w pierwszy dzień, no bo jest tutaj też system energii, także nie da się ukończyć całej wyspy pierwszego dnia. Także zaczniemy od tego, tutaj mamy przepustkę, jest to przetrwanie wyspy, no i mamy część standardowo darmową, no i oczywiście płatną, od razu może pokażę, ile to kosztuje, 70 zł bez jednego grosza. Jeżeli chodzi o nagrody, to mamy tutaj łącznie, jeżeli chodzi o nagrody darmowe, 12 zwojów zwykłych, w tych skrzynkach mamy do wyboru doświadczenie, złoto oraz esencję, no i na koniec mamy skórkę do mechiry. Tak, także da się ją zdobyć za darmo, także nie ma problemu, nie jest schowana za pay to win, pay to win jest po drugiej stronie, no ale nie ma tutaj oczywiście skórki. No jeżeli chodzi o te drugie nagrody, to tutaj jest dużo właśnie zasobów do tego nowego systemu, czyli wiecznego grawerunku. Tutaj mamy takie oto skrzyneczki z wyborem, monety Poe, emblematy, czerwone skrzynki, no i magiczne esencje. No i takich skrzynek jest naprawdę, naprawdę dużo. No i tak jak widać, głównie do wiecznego grawerunku, no muszą spróbować na tym zarobić, bo jest to nowy system, więc wiadomo, że pewnie sporo osób się skusi. No i przepustkę zakupi, także przetrwanie wyspy będzie przede wszystkim ten taki mini event, bo tak bym go nazwał, trwał tak długo, aż będzie trwała sama Wyspa Samotności, także jak ona się skończy, to ten mini evencik również się skończy. Gracze mogą wykonywać zadania na Wyspie Samotności, aby otrzymać żetony przetrwania, im więcej żetonów zbierzemy, tym oczywiście lepsze nagrody, no to jest to, co pokazywałem przed chwilą. Gracze, którzy zakupili przepustkę, ale nie odebrali nagród na 4 dni przed zakończeniem tego eventu całego, będą mogli dokupić resztę nagród za diamenty, czyli jeżeli odblokujemy przepustkę płatną i jakimś sposobem nie odblokujemy wszystkich nagród, bo na przykład któregoś dnia nie mogliśmy wejść, bo nie zrobimy misji, no jakikolwiek będzie powód, będzie można resztę dokupić za diamenty, także też całkiem fajna opcja. Następnie za zakup oczywiście przepustki dostaniemy 980 punktów VIP-a. No i następnie wszystkie nagrody, których nie zbierzemy, oczywiście zostaną wysłane na skrzynkę po zakończeniu eventu. Jeżeli chodzi o misje, to mamy tutaj takie raczej dosyć proste misje, czyli na przykład musimy usuwać pnącza, złapać rybę, ale to za chwilę, pokonać przeciwników na mapie, zawalczyć z bossem, to wszystko zaraz pokażę, także nie będę tutaj z tego poziomu tego omawiał. Także przede wszystkim mamy tutaj mechanikę usuwania pnącz, tak, to jest bardzo proste, wystarczy którąś z postaci przydzielić, ja tutaj przydzielę Irona, to jest serwer testowy, więc nie będę się jakoś bardzo przejmował, jeżeli coś tam stracę czy tam przegram, także potwierdzamy, no i Iron usunął pnącza, my możemy sobie nagrody śmiało odebrać. Tutaj mamy takie skrzyneczki, no i te skrzyneczki możemy odbierać czasowo, także nie możemy odebrać ich wszystkich pierwszego dnia, ale o tym za chwilę. Także odebrałem i tutaj mamy właśnie do wyboru doświadczenie, złoto, esencję. No i nie pokazałem jeszcze wszystkich nagród, także główną nagrodą jest oczywiście skórka dla Mechiry, no i nagród jest bardzo dużo, bo aż 83 zwykłe skrzynki. Mamy zwoje frakcyjne, zwoje zwykłe, esencje, doświadczenie, złoto, no to jest absolutny standard. Mamy też skórkę do zdobycia za darmo, karty astrologa, także naprawdę, naprawdę tych nagród jest całkiem fajnie, dużo. Mamy też oczywiście zasoby do wiecznego grawerunku, no i te skrzynki. Także event jest przede wszystkim masywny, mapa jest duża. Mamy tutaj też mechanikę na przykład naprawienia statku i prawdopodobnie jak będziemy ten statek naprawiali, no to on będzie płynął i będziemy mogli zbierać kolejne skrzynki. Także żeby naprawić statek, musimy po prostu kogoś tutaj przydzielić. Ja tutaj dam, no nie wiem, mechanika Izolda, no i niech on tutaj naprawia. I tutaj właśnie zużywa energię za naprawianie, to jest taki standard. No i za naprawienie statku możemy otrzymać nagrody w zależności od tego, ile procent naprawiliśmy. Tutaj mamy też takie nagrody,
Tutaj mamy skrzyneczki z zasobami dla wiecznego grawerunku. No i na koniec mamy skrzyneczkę z wyborem bohatera, także bardzo fajna sprawa. Do wyboru Lucius, Belinda, Antandra, Wurg, Solis oraz Gorwo, także bardzo fajnie. No i jeżeli postacie stracą energię całą, no to będzie można ją później odnowić. Tutaj odnawia się to, z tego co widzę, w ilości 20 na dzień. Także 20 energii dziennie mogą sobie te postacie tutaj odnowić. One są chyba dobierane jakoś losowo, bo ja tutaj nikogo nie wybierałem. Ale można to zrobić w ten sposób, z tego co widzę, także można wybrać. Po prostu dobrało mi prawdopodobnie najbardziej rozwinięte postacie, no bo Belindę mam tutaj najbardziej, więc można zmienić, ale system dobiera nam najlepsze po prostu nasze postacie. No i tutaj, tak jak widać, możemy odbierać nagrody po iluś tam dniach, czyli na przykład to będzie można odebrać jutro, okruch żywiołów, skrzyneczki będzie można odebrać pojutrze i tak dalej, i tak dalej. No i ostateczna nagroda to też skrzynka z wyborem bohatera, czyli już druga, także mega. Będzie tutaj nowa postać, czyli Hotkin. Będzie to prawdopodobnie bardzo dobra postać, tak swoją drogą. Do wyboru będzie tu również Desira, no i Flora. Ja polecam wybrać albo Hotkina, bo będzie prawdopodobnie dobrą postacią, chociaż trzeba czekać na testy, ale na pierwszy rzut oka naprawdę wydaje się bardzo fajną postacią. No i Flora, bo można zaoszczędzić oczywiście żetony w turnieju pretendentów Legend. No jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to możemy tutaj wejść w interakcję z różnymi przedmiotami. Na przykład tutaj mamy jakiś list w butelce. Tak, zbieramy 100 diamentów. Widziałem, że u niektórych te nagrody troszkę się różnią, nie każdy dostaje te same. Widziałem, że ktoś tam dostał rybę, ktoś tam dostał jakiegoś kurczaka chyba. No i dostajemy jedzonko, które zwiększa nam różne statystyki podczas walki z bossem. Ten na przykład zwiększa, z tego co widzę, obrażenia bohaterów bazujących na zwinności. No i zbierzemy sobie to. Tutaj mamy jeszcze możliwość ułowienia ryb. Także też możemy przydzielić jakąś postać. Powiedzmy, że u mnie to będzie robił Hendrik, bo wygląda na rybaka. Także niech sobie tam łowi te ryby. No i co? Tutaj usuniemy pnącza. Niech będzie, że Aeron to będzie usuwał. Polecałbym, żeby usuwała pnącza najsłabsza postać, a te lepsze zachować jednak na walki, nie? Także zrobimy sobie jakąś jedną losową walkę. Może na przykład tutaj. No niech poleci za Belindą, mam nadzieję, że to zrobię, bo nie chcę też jakoś bardzo przedłużać. Szkoda, że nie mam czterokrotnej szybkości, no ale nic niestety na to nie poradzę. No i bez większych problemów, także skrzynki są ukryte za pnączami, za przeciwnikami, także takie standardowe mechaniki. Wszystkim raczej bardzo dobrze znane. Także zbieramy, no i tak jak widać, nie, tu są pnącza, tu jest przeciwnik, także dużo będzie takiej zabawy właśnie z energią. No i mamy tutaj też między innymi pole. Tutaj też może ktoś uprawiać chyba ziemię. Jeżeli się nie mylę, będzie mógł tutaj zbierać owoce. Także damy Golusa. Damy Irę. Żeby nie było. Tutaj damy no kogokolwiek, Szemirę na przykład. Chociaż tak naprawdę, tak jak mówię, polecałbym przydzielać do tego najsłabsze postacie. To jest serwer testowy, więc jakoś bardzo się tym nie przejmuję. No i tutaj mamy oczywiście swój obóz, w którym mamy pokazane co i jak, kto co robi. Czy ktoś odpoczywa, czy ktoś robi w polu, czy ktoś łowi ryby. No i tak dalej, i tak dalej. Także ukończyłem jakieś zadanie, więc może od razu do tego przejdziemy. Ale nic z tego co widzę, to mi nie dało, przynajmniej na razie, nie? No dobra, także główną atrakcją, powiedzmy, jest tutaj boss na środku i to jest mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak było to w przypadku tego poprzedniego eventu. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywał, tam też było. No mamy tutaj obrażenia, prawdopodobnie cały serwer będzie walczył z tymi bossami, bo mamy tutaj ranking, tutaj już duże wyniki ktoś miał. Mamy też tutaj oczywiście możliwość zdobycia dodatkowych diamentów. Jeżeli ktokolwiek z naszej gildii znajdzie się w pierwszej setce, albo od pierwszego miejsca zdobędzie do 500, no i później ostatni próg jest od 501 do 2000, no to otrzymamy diamenty tutaj 21 000, 14 000,
lub 7000. Jeżeli chodzi o te progi, to dostajemy tutaj skrzynki z wyborem w tym wypadku zasobów. Tutaj dostajemy również zasoby, tylko troszkę inne. No i tutaj dostajemy do wiecznego grawerunku. No i główną nagrodą za ostatni, czwarty próg będzie 1000 diamentów. Tutaj mamy taki jakby status. Po 30 sekundach bitwy przeciwnicy popadają w rozpacz i wzywają Boga Śmierci, który zabija jednego sojuszniczego bohatera. Nie będę omawiał wszystkich tutaj bossów, bo każdy ma po 4 umiejętności i to by zajęło za długo, więc myślę, że nie będę tego tutaj robił, bo każdy może to sobie samemu przeczytać. Zresztą i tak drużynę zawsze warto podejrzeć po prostu tutaj od najlepszych graczy. No i w sumie tyle. Cała filozofia zazwyczaj takiego eventu. Mamy tutaj również taki opis, więc może tak na szybciutko. Gracze, którzy będą walczyli oczywiście z bossem i aktywują status tej rozpaczy, no to będą mogli odebrać sobie skrzyneczkę z nagrodami. Gracze, którzy aktywowali ten status, ale nagrody nie zebrali, no to dostaną ją oczywiście na skrzynkę mailową. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, używa się wartości skuteczności bitewnej gracza. Bohaterowie zachowają swoją klasę wzniosłości, a poziom każdego bohatera jest ustawiony na 240. Poziom bohatera może zostać zwiększony o liczbę zależną od poziomu kryształu rezonansu, to jest taki standard. Podczas wydarzenia cały sprzęt bohatera, również surowe elementy, to mityczny T1 i zawiera bonusy frakcyjne, ale nie jest wzmocniony. No i jeżeli mamy T3, no to mimo wszystko będzie aktywne. Walcząc z bossem możemy używać jedzenia, żeby otrzymać wzmocnienia dla naszej postaci. Można robić maksymalnie 5 walk dziennie za darmo. Jedna próba będzie odjęta w momencie wystartowania walki, niekoniecznie jej zakończenia. Jeżeli wejdziemy i wyjdziemy, no to nadal nam zaliczy próbę. Nie można tutaj używać najemników. Bossowie będą stakować atrybuty i rosnąć w siłę za każdym razem, gdy stracą określoną ilość zdrowia. Czyli to są prawdopodobnie te progi. Tylko najwyższy wynik będzie liczony do finalnego rankingu. Za każdym razem, kiedy jeden z bossów będzie znikał, czyli ginął, tak to będzie prawdopodobnie działało, to twój finalny ranking będzie podliczany. No i gracze będą otrzymywali złoto za walkę z tymi bossami. Jeżeli będą pobijali swój rekord, no to będą dostawali dodatkowe złoto. No i wszystkie te skrzynki fortuny zostaną na koniec podliczone i wysłane na skrzynkę za każdym razem, gdy boss będzie znikał. Zrobimy sobie jakąś przykładową walkę. Damy tutaj jedzonko. No i tak jak mówię, jakąś całkowicie przykładową. Jako że mam fooda do postaci pod zwinność, to damy taką całkowicie drużynę YOLO. Nie zależy mi tutaj na żadnych rankingach w żadnym wypadku. To jest tylko takie poglądowe, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Tak jak mówię, po wejściu na serwery główne być może zrobię taką miniserię, no i zrobimy sobie właśnie cały ten event krok po kroku w odcinkach, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało u mnie. No ale nad tym się jeszcze zastanowię, czy będzie w ogóle taki sens coś takiego oczywiście robić. Także walka prawdopodobnie troszkę potrwa. Lucius tutaj dzielnie broni tarczą swoją drużynę. No zobaczymy, czy coś otrzymam ciekawego, czy za walki też są właśnie nagrody, bo ten opis był troszkę taki pokręcony tak naprawdę. Tam jakieś skrzynie fortuny, skrzynki z nagrodami po walce. No zaraz to się wszystko okaże. Dwie sekundy, jedna. No i mamy, także dostaliśmy 234 tysiące złota. No i od razu skrzyneczka, także dosyć ciekawe, nie? Czyli to nie będzie chyba działało tak, że cały serwer walczy z tym bossem. Po rozpoczęciu bitwy bohater przeciwnika Seirus odzyskuje 200 punktów energii co 1 sekundę. No bo od razu dostałem skrzyneczkę, nie? Także to by było na tyle. Taki raczej wgląd poglądowy. Mam nadzieję, że mniej więcej przybliżyłem wam, o co tam będzie chodziło. Tak jak mówię, no zastanowię się nad taką miniserią, w której będę robił ten event, bym wrzucał odcinki na przykład codziennie albo co drugi dzień. Oczywiście możecie powiedzieć, napisać w sumie, co sądzicie o takim pomyśle. Ja wam dziękuję oczywiście za obejrzenie tego filmu, życzę wam miłego, przyjemnego dnia oraz całego weekendu w sumie już. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.